Witajcie na kanale politycznym. Jeśli Kijów zostanie zmuszony do ugody, nie przyniesie ona ani sprawiedliwości, ani pokoju. Tylko zwycięstwo powstrzyma Putina przed ponownym atakiem, pisze w komentarzu dla Politico Gabrielus Landsbergis, minister spraw zagranicznych Litwy, przedstawiając mity stojące na drodze wygranej Ukrainy. Takie jak twierdzenie, że utrata Krymu jest dla Putina nieprzekraczalną czerwoną linią. Zapraszam na materiał. Pomimo całego okrucieństwa i nienawiści, które rozniecił reżim prezydenta Rosji Władimira Putina, Ukraina nadal stawia opór swojemu agresorowi. I jest gotowa walczyć aż do zwycięstwa. Rok temu wielu wątpiło w Ukrainę. Ci ludzie sugerowali, że w ciągu dni, najwyżej tygodni, Rosja zajmie Kijów. Niektóre z tych głosów które wtedy okazały się tak ewidentnie błędne, teraz przedstawiają plany pokojowe, nakłaniając Ukrainę do zaakceptowania ustępstw w sprawie jej suwerenności i integralności terytorialnej w zamian za zgodę Rosji na zakończenie wojny. Te plany pokojowe opierają się jednak na mitach, z którymi musimy się zmierzyć, zanim staną się rzeczywistością. Ukraina już obaliła to twierdzenie, Odzyskując terytorium spod kontroli Rosji od obrzeży Kijowa, Pucharków i Hersoń. Ukraińcy mają wolę walki i skuteczną strategię, by odzyskać wszystko to, co do nich należy. To tempo wsparcia, którego Zachód udziela Ukraińcom, utrudnia im szybsze działanie i podnosi liczbę ofiar. Więcej broni, więcej amunicji, więcej szkoleń. To pewna droga do pełnego odzyskania terytorium Ukrainy. A żeby to osiągnąć, potrzebujemy długofalowej strategii, która pozwoli Ukrainie całkowicie wyprzeć Rosję poza uznane przez społeczność międzynarodową granicę. Pomimo lekceważenia przez Rosję ludzkiego życia i beztroskiej gotowości używania przez Moskwę swoich żołnierzy jako mięsa armatniego, liczne ofiary po stronie Rosji nie są w stanie zniwelować luki w rosyjskich możliwościach prowadzenia wojny. Wojska ukraińskie mają za to wysokie morale, kompetentnych dowódców i dostęp do znacznie lepszej technologii. Musimy też pogodzić się z faktem, że Zachód ze swoim przemysłem obronnym na poziomie z czasów pokoju nie zaczął jeszcze nawet napinać swoich militarnych mięśni. Łączny nominalny PKB państw nordyckich i bałtyckich jest wyższy niż Rosji i to właśnie takie fakty powinny wpływać na strategię Zachodu, a nie narracja Moskwy że jest ona równoważnym odpowiednikiem NATO. Kluczowe są mentalność, determinacja i wola polityczna. Putin nie jest gotowy na uczciwy i trwały pokój, tak jak w 2008 i 2014 roku. Taki w tej najnowszej wojnie podsycany jest rosyjski rewanżyzm. A gdy zachodni partnerzy mówią o możliwej ugodzie lub o zamorzeniu konfliktu, Moskwa odbiera to nie jako próbę złagodzenia napięć, ale jako oznakę zmęczenia Zachodu. Zamiast zbliżać się do trwałego pokoju, ciągłe rozmowy o negocjacjach i zakończeniu wojny tylko zwiększają jej koszty dla Ukrainy oraz dla jej zachodnich sojuszników. Ta wojna będzie musiała zostać rozstrzygnięta na polu bitwy, gdyż jakikolwiek układ zapewniający korzyści dla Rosji byłby tylko wytchnieniem przed kolejną fazą tej wojny. Putin lubi rysować linie na piasku. Wie, że Zachód potraktuje je poważnie, tak jak potraktowałby swoje własne. W trakcie tej wojny Putin wielokrotnie już wytyczał swoje czerwone linie. Linie te ograniczają jednak szybkość podejmowania decyzji. Jedyną czerwoną linią mogą być granice uzgodnione międzynarodowo a Krym to Ukraina. Powstrzymanie Ukrainy przed odebraniem Krymu. Nigdy nie powstrzyma Putina przed żądaniem więcej. Putin i niektórzy na Zachodzie wciąż liczą na to, że po wojnie Rosja nadal będzie istnieć i w związku z tym planują powrót do biznes as usual. Takie nastawienie idzie w parze z panującymi obawami, że następca Putina będzie jeszcze bardziej bezwzględny i miściwy. Trzeba jednak widzieć porażkę Rosji nie jako zagrożenie, ale jako szansę na zbudowanie innego, odmienionego kraju, który nie będzie już zagrażał swoim sąsiadom. Zamiast bać się rosyjskiej transformacji, musimy zaakceptować fakt, że choć minęło 30 lat, rozpad Związku Radzieckiego wciąż nie jest zakończony i nigdy nie będzie, dopóki nie zmieni się mentalność w Moskwie. Jest to narracja, która nie wytrzymuje próby historii. Po II wojnie światowej. Państwa europejskie nie odzyskały swoich terytoriów dzięki dyplomatycznym rozmowom z reżimem nazistowskim. Wyobraźmy sobie, że siedzimy przy stole negocjacyjnym z Adolfem Hitlerem pod koniec 1942 roku, gdy ten utknął w Stalingradzie, ale wciąż okupuje pół Europy. Ponadto, czy jakiekolwiek porozumienie o zawieszeniu broni z Rosją kiedykolwiek naprawdę przyniosło trwały pokój? Jeśli tak, to dlaczego Gruzini wciąż kładą się spać w obawie, że kolejny atak odbierze im własne państwo? Czy porozumienia mińskie zatrzymały wojnę, czy raczej dały Rosji czas na przygotowanie się do ataku na pełną skalę? Memorandum budapesztańskie z 1994 roku, które dawało Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa w zamian za zrzeczenie się broni jądrowej, również okazało się pustą obietnicą. Tak więc Rosja musi teraz zostać pokonana militarnie, a nie otrzymywać zaproszenia na konferencje pokojowe. A Ukraina powinna zostać zaproszona do NATO, gdy tylko warunki na to pozwolą, ponieważ tylko NATO może dać jej prawdziwe gwarancje bezpieczeństwa. Wojna z Ukrainą jest po części wynikiem resentymentów Rosji, które Moskwa ma z powodu rozpadu Związku Radzieckiego. A mściwe i imperialistyczne nastawienie Rosji. Jest egzystencjalnym wyzwaniem nie tylko dla Ukrainy, ale dla wszystkich państw z nią graniczących, w tym mojego. Jednak każda decyzja, którą podjęliśmy w ciągu ostatnich trzech dekad, dotyczyła stworzenia bezpieczeństwa dla naszych obywateli. Kiedy ostrzegaliśmy przed niebezpieczeństwem ze strony Rosji, byliśmy traktowani jako panikarze, jednak udowodniliśmy, że mieliśmy rację. Nadal wyrażamy nasze obawy. Ponieważ wiemy, że reżim Putina jeszcze nie upadł i świat nie będzie bezpieczny, dopóki się to nie stanie. Chcemy, podobnie jak Ukraina, sprawiedliwego i trwałego pokoju. Jednak jeśli Ukraina zostanie zmuszona do ugody, nie przyniesie to ani sprawiedliwości, ani pokoju. Dlatego zwycięstwo Ukrainy jest naszym zwycięstwem. Jej bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem i tylko nasze zwycięstwo. Powstrzyma Putina przed ponownym atakiem na nas. Atak analizuje aktualną sytuację na froncie generał Waldemar Skrzypczak. Ukrainie potrzebny jest szybki sukces, który zmusi Rosjan do odwrotu, choćby z jednego kierunku. Dobrym rozwiązaniem byłoby uderzenie na skrzydła nacierających wojsk rosyjskich w Donbasie okrążenie ich. I zniszczenie w oparciu o barierę rzeki Siewierski-Donieck, chroniącą atakujące wojska ukraińskie przed rosyjską ratunkową interwencją od wschodu. I będzie to bitwa, która zdecyduje o losach tej wojny. Nadchodzi czas decydujących militarnych rozstrzygnięć. Obie strony ścigają się z czasem, przy czym wyścig ten polega na tym, kto pierwszy osiągnie zdolność i gotowość do rozpoczęcia operacji. Straty bojowe po obu stronach są bardzo wyczerpujące i to one są głównym powodem spadku dynamiki operacyjnej. Jednocześnie, dla Rosjan problemem jest też wcześniejsza wiosna, która mocno ostudziła manewrowe zamiary Rosjan, szczególnie na kierunku północnym. Na kierunku południowym schowani za dnieprem Rosjanie czują się w miarę bezpieczni, przygotowując nieustannie fortyfikacje obronne w obawie przed zamiarami marszu Ukraińców na Krym. Z kolei, jeśli uda się Rosjanom przełamać obronę Ukraińców na północy i południu od Bachmutu, mogą liczyć, że uda im się dojść w końcu do upragnionych od kwietnia ubiegłego roku miast Słowiańsk i Kramatorsk. I to jest ich cel, który chcą osiągnąć jeszcze przed ukraińską kontrofensywą. Wojska Kremla będą w najbliższych miesiącach wszelkimi dostępnymi siłami bronić już zajętych terytoriów Ukrainy. Ukraińcy, o ile dysponują wystarczającymi zasobami rezerw osobowych, wyszkolonych na sprzęcie otrzymanym z zachodu przy założeniu, że będą mieli czas na zgranie bojowe swoich nowych i odtworzonych formacji, będą w stanie przyłamać obronę Rosjan.